Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mapek od Widzów. Czy mapki od widza, czekajcie, bo muszę klawiatury poprawić, bo tak krzywo trochę, tak Dobra, poprawię. Słuchajcie, tak tylko wszedłem na chwilkę na mapę, tak żeby zobaczyć po prostu, wiecie, spawna i to wszystko i tak dalej. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz, zanim zaczniecie oglądać, zanim ja zacznę wszystko po prostu czytać. Nie zwracajcie uwagi na błędy ortograficzne, interpunkcyjne, językowe, stylistyczne, gramatyczne i inne kuźwa wszelkiej maści, bo jest ich tutaj troszkę, ale podejrzewam, że osoba, która robiła tą mapę, była bardzo młoda. Niemniej jednak widzę, że jest fajnie zrobiona, więc po prostu postanowiłem dać szansę. Dobrze, tak więc jedziemy. Gdzie jest punkt pierwszy jakiś? Czekajcie, piąty, szósty, dobra. Nie cheatuj, tylko jeśli jesteś w potrzebie. W escape'ie będzie jeden poziom, znajdź przycisk. I jechanie na lodzie. Drugie, poziom parkura i do tego labirynt. I jeden poziom zabijanie z polforami. Mi się wydaje, że ktoś to specjalnie zrobił, bo to jest aż za dużo błędów. Naprawdę ktoś by tak napisał po prostu. I dodatków poziom. Okej. Okay. Numer 3. Mapka była testowana. O, i tu już jest ładnie napisane. To aż dziwne. Mapka była testowana. Twórca mapy. Okej, zobaczmy twórcę mapy. Ksoksu 2. Pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście dziękuję za mapkę. Powrót do spalnu. No dobra, bez polskich znaków. To już się tam nie będę czepiał, ale no. Piąty punkcik. Dobra. Myślę, że ci się spodoba. Subskrybujcie LJ-a. Na każdym poziomie będzie szmalarg. Okej. Okay. Zbieraj szmaragdy. No to tu napisałeś dobrze, a tutaj nie. Hopie. Jesteś moim ulubionym youtuberem. Dziękuję. Lubię cię. Ja też cię lubię, ale mi się wydaje, że ty tutaj mnie trolujesz. Rób sobie zawsze checkpointy. Okej. Okay. Escape na wersji 1.10.2. Jestem na wersji 1.10.2. Tu mam poziom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I co mamy tutaj? Chowaj szmaragdy tutaj. Okej. No i to chyba wszystko tak naprawdę, nie? Więc jedziemy do poziomu pierwszego, który jest tutaj. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Okej. Nie wiem, co to jest w sumie. Dom Zbyszka. Ogród Zbyszka. Magazyn. Kurde, co to był pierwszy poziom, bo nie pamiętam. O, mam szmaragdy. Nie wiem, co to był pierwszy poziom, więc teraz nie pamiętam. To jest chyba znajdź przycisk. Mhm. Tam coś widzę i tutaj coś widzę. I teraz pytanie tylko, czy to będzie tutaj. O, będzie. Jest, udało się. Okej, mamy to. Oby to nie była zbyt krótka mapka, chociaż jak jakiś parkour będzie, to czuję, że zajmie mi to troszeczkę dłużej. Dobra, poziom drugi, co mamy tutaj? W ogóle tak, miałem grać na jakim poziomie? Chyba nie było napisane, ale dam Satisfall, bo tak, bo lubię. Nie wiem, czy to jest checkpoint, czy co to jest, ale... Ale okej. Aha, jak sobie nie poradzisz, to weź to. Okej, w ten sposób. All right, understand, tu nie ma emeraldów, nie ma, dobra. Czyli tak, czekaj, to lecimy najpierw tutaj. A może i nie, dobra, czekaj, coś mnie pykło tutaj, aha, to będzie checkpoint, dobra. Nie, spoko, ja to zrobię, to nie jest jakieś... Chyba, czemu ja spadam z tego bloku, halo, jeszcze się nie obudziłem. Bo tam bym chciał doskoczyć, czekaj, tu są drzwi. Jopa, chyba nie do końca. Ale ja to zrobię. Oj. Ej, no bo ja spadam z tego bloku co chwilę. To jakiś taki śliski ten blok jest. Okej, mamy to. I co tu jest? Wow. Emeraldy, biorę wszystkie. Haha. Dobra, mamy to. Teraz tak, tu mamy jakby całkiem wyjście chyba. Tam będzie na pewno checkpoint. Idziemy do checkpointa. Okej, mamy checkpointa. Dobra. Mój ulubiony skok, czyli na ćwierć kratki. Jakoś tak. A nie, bo tu można w sumie... dobra, udało się, bo tutaj był schodek. Ha! Dobra, tu sobie zeskoczę po prostu. Tu sobie przeskoczę. Tu może być problem. Chociaż... A nie, bo tu jest drabinka, dobra. Czekaj. Haps. Jest, dobra. Checkpoint! Aha. Mam wylać wodę? Chyba mam wylać wodę. Dobrze, mogę wylać wodę. Proszę bardzo. Niech będzie.
Niech ci będzie, że się wyleje wodę. Fakt, dobra, dobrze, ten checkpoint tu jest. To jest bardzo dobre. W dobrych miejscach to postawiłeś, nie? Bo wiesz, gdzie będę lamił. Dobra. I... Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Dziwnie to wygląda. Okej, gdzie jest wyjście, wyjście? Poczekaj, bo tu wszedłem, tu tego. A tam jest wyjście chyba, tak? Czekaj. Nie. I gdzie jest wyjście? Ej, gdzie jest wyjście? Wait. Czekaj, no co tu? Jak sobie nie poradzić, to weź to, ale... No mam emeraldy. To prowadzi tutaj, no i co dalej? Co, mam wyskoczyć poza ten? Chyba nie. Czekaj, bo nie wiem o co chodzi. Dobra, wezmę sobie w ogóle potkę, nie? Bo widzę, że może będzie ewentualnie łatwiej, chociaż ona mi jakoś dużo, oj, dużo mi nie pomoże, a wręcz utrudni, coś czuję. Ale ty, bo trochę nie ogarniam, co mam tu zrobić, nie? Ale tak poważnie. No dochodzę do tamtego momentu. No i co, mogę sobie przejść ewentualnie... A, chyba, że ta druga półpłytka tam to mnie przeniesie do tego. Czekaj, ja o tym nie pomyślałem. Wait. Ja myślałem, że to ma być tutaj dalej, a ja po prostu przeskoczyłem stąd, bo mi się tak udało. I tu będzie chyba to. Tak, dobra. Boże, nie ogarnąłem, nie? Dobra, poziom 3. Na razie idzie nie najgorzej. Miłej gry, pora na PvP, włącz sobie normalny. Okej, dobra, to tutaj już muszę mieć. Fire aspect tylko. Tutaj mamy shielda, bierzemy sobie zbrojkę. Okej. No na razie spoko mapa, no trochę taka słaba, no ale tak jak mówiłem, no patrząc po tym, co autor tutaj pisał, to wydaje mi się, że to osoba bardzo młoda. I... No i ta mapa naprawdę na screenshotach wyglądała ładnie i... Znaczy, no ładnie, jakkolwiek, no. Przyzwoicie może, tak. Night Vision, okej. Night Vision. Jip. Starczy mi chyba na 8 minut. Let's go! Kolego, zapomniałeś tutaj dodać moby, nie? Ej, czy ja naprawdę ostatnio trafiam na jakieś takie same dziwne, kurde, mapy, które są jakoś niedokończone? Jak tutaj mapa była testowana? A, to tak, mapa była testowana, a potem żeś pewnie zapomniał dać tutaj moby. To była najprostsza walka, jaką stoczyłem. Jak skończy się bić, idź tu. Dobrze, idę tutaj. Biorę sobie emeraldy, idę tutaj. Przyszedłem. O. No i co ja mam tej biednej osobie powiedzieć teraz, no? No mapka widzę zrobiona, trochę się hop narobił widzę tutaj. Ale ewidentnie jest trochę tak no słabo, no. Nie wiem, no naprawdę, resp mi się tu podobał i tego mówię, dobra, widzę, że jest tu tego, tu też patrzę różne rzeczy z tego. Patrzę te różne, jak to się nazywa, no, comment bloki, wszystko porobione, mówię, dobra, no zarąbiście, nie, no, ale tak na razie widzę, że tak średnio, już jestem na 5. poziomie, o, tu będziemy mieć łódeczki, spoko, ustaw sobie spawn pointa, dobry pomysł, spawn point, także, ale tak ogólnie to tak średnio bym powiedział, no, to jak mam być szczery, no, wow, okej, wpadłem do przepaści. Nie, zginę, dobra, nie chcę zginę. Tak mam spawn pointa tutaj, to wsio ryba. Gdzie ja muszę dojechać? Albo ja tu muszę taki slalom zrobić, kurna, w sensie ten, na dół jeszcze jakoś tak zejść, nie? Aha, ja to widzę, że to będzie fajne, bo leci tu. Jakoś tak nie mogę tamtego slalomu dobrze przejść. Niedługo mi się łódki skończą i tyle się skończy, nie? Dobra, powolutku. Powolutku, ten zakręt jest najtrudniejszy. Powolutku. Okej. Odwróć się na spokojnie do przodu. Spokojnie, bardzo spokojnie.
spokojnie, jak na wojnie. Elegancko. Bez problemu, tak jest. Dobra, mamy to. Tu ma se emeraldy biorę i mamy poziom 5, tak? To był chyba teraz? Czekaj, 4. Teraz będzie 6 i teraz 7 jeszcze, tak? Czy to był 6? Czekaj. To był 6 czy to nie był 6? Nie, to był 5, dobra. Pora na latanie Elytrum. Okej, okay. Nice. Dobra, tu sobie ustawię spawn pointa. Nie no, nie jest najgorsza ta mapa naprawdę, no jak mam być szczery, nie? Kurde, będzie mi się za każdym razem elytra paliła, to ja tu nie widzę tego. Ja bym sobie ustawił, czekajcie, game, rule, keep, inventory, true. Dobra, mamy to, żeby mi za każdym razem elytra nie znikała, bo to będzie przerąbane. Kurde, jak to ogarnąć? Bo to jest tak blisko, że ja nie mogę nawet się jakoś w latanie wkręcić, nie? Ja się odbijam od tego za każdym razem, nie! Oh my god. Dobra, dawaj. Niach. Niach, 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 jest! O, prosto na ten, dobra. To w takim razie teraz nam został tylko poziom 7, gdzie on kurde jest tutaj. Mamy poziom 7. Pora na labirynt. Myślałem, że to będzie jakiś survival, ale dobra, to jest labirynt, to dobrze. Idziemy w prawo, zobaczymy, czy coś będzie. Ślepy zaułek. Tak się zdarza. Tak się bardzo często zdarza. To był początek, to lecę sobie tędy, lecę sobie tędy. Lecę sobie tędy, tutaj też jest ślepy zaułek, okej. Ale jako, że to jest ostatni poziom, tak sobie powoli podsumujemy mapę, w sensie... No, nie ma żadnych tam błędów w sumie, no bo... Znaczy nie, dobra, sorry, jeden błąd to był taki, że kazałeś mi się bić z mobami, a tak naprawdę tych mobów nigdzie nie było, w sensie w dispenserach. Więc to takie troszeczkę, no na niekorzyść działa, jeżeli chodzi o ocenę na pewno, bo to jest jednak pominięty totalnie w tym momencie poziom, bo niby jest zrobiony, ale nie jest zrobiony, więc tutaj tak naprawdę już ocena w dół leci troszeczkę. To, że krótka, to już tam ciul, bo no nie była jakoś super, super krótka. Te 12 minut mi zajęło, nawet z moim lamieniem krótkim w parkura, nie? Jak coś to sobie kup, subskrybuj LJ-a. Myślę, że ci się spodobała, koniec mapy. Oh, jak chcesz wysłać mapę? A wysadzę się trochę, chwilę jeszcze pogadam. Słuchajcie, D1. Nie wiem, dokąd nas zaprowadzi przyszłość tej serii, ale jeszcze trochę ja naprawdę będę musiał zaprzestać nagrywania tych mapek, bo po prostu będzie to uciążliwe. Będzie to uciążliwe dla mnie i dla was do oglądania przede wszystkim. Kurde, ja sobie chcę nagrywać te mapki, bo mi się to fajnie nagrywa, to jest na singlu, na spokojnie mogę to sobie nagrać rano, wieczorem, po południu, nie muszę z nikim się zgadywać. Ale z drugiej strony, jak mam po raz kolejny przechodzić takie naprawdę króciutkie i niczym nie wyróżniające się mapy, to tak trochę lipa, no. Ile ja oceniłem ostatnią mapę, to było chyba 5 na 10, nie? Że taka, że krótka i tego. Ta też w sumie maksymalnie zasługuje na te 5, 6 na 10, no. Bo większych błędów niż tam z mowami niby nie było, ale krótka i taka... No to średnia, no niczym mnie tak za bardzo nie kupiła, no. Dlatego powiedzmy, że tak to mogę po prostu ocenić, no i tyle. Tak więc jeżeli odcinek wam się mimo wszystko jakoś spodobał, to łapeczkę w górę jak najbardziej możecie zostawić. Naprawdę, i to jest cały czas, to nie jest tak, że ja sobie z randomu wziąłem maila, po prostu mówię, dobra, to będzie na pewno dobra mapa. Bo to było tak, że ja sobie ją tak chwilę, wiecie, sprawdziłem, wyleciałem sobie tutaj na gdzie to jest? Z respa sobie na chwilę wyleciałem, gdzie on był. Gdzieś tam był ten resp, nie? Tutaj czy tutaj? Gdzieś tu był, nie pamiętam. Ale wyleciałem sobie tak jakby chwilę, zobaczyłem, mówię, dobra, kolorowo, tutaj widzę jakieś te różne poziomy. Mówię, dobra, no dam szansę, no nie będę od razu przecież takim hamidłem, nie? No ale no sami widzicie, że ta mapa nie była jakaś najlepsza, no kurde, no. Czemu ja mam mówić zarąbiście dobrze o jakiejś mapie, kiedy mi się naprawdę nie podobała? No trzeba być kurde szczerym, bo jak człowiek nie będzie szczery, to ludzie w ogóle się nie będą jakkolwiek starać. Uważam, że ta mapa była zdecydowanie za słaba. Tyle. Koniec.
Koniec. No. Dlatego odcinek też będzie słaby pewnie. Bo siłą rzeczy, jeżeli mapka jest słaba, to odcinek też jest słaby i to mi się nie podoba bardzo. No nic. Jutro postaram się wrzucić singla, bo tam ogarnąłem już troszeczkę to laboratorium. Przynajmniej tam ściany i tam różne inne rzeczy. Mam nadzieję, że już to dokończę. To może się nawet jakimiś podkami pobawimy albo coś w tym stylu. Ewentualnie zabierzemy się troszeczkę za... Za co tam? Za stację kolejek może albo coś. Zobaczymy co tam po prostu, na co będę miał ewentualnie czas. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.